Ten nastolatek to Hollis Daniels. Jest to 19-letni student, który za dosłownie kilka sekund dokona makabrycznej zbrodni. Zabije oficera policji Techa Floyda. Nastolatek został aresztowany przez policję po tym, jak zgłoszono, że w jego pokoju akademickim doszło do wystrzału z broni palnej. Nie był to jednak powód zatrzymania, ponieważ za przyczynę aresztowania wskazuje się to, iż w jego pokoju znaleziono substancje odurzające. Znajdujemy się w sali przesłuchań Departamentu Policji Texas Tech. Jest 9 października 2017 roku, godzina 19:40. Oficer Floyd East Jr. i Hollis Daniels siedzą obok siebie przy biurku. Kamera noszona przez oficera rejestruje każdy moment tego, co za chwilę się wydarzy. East spokojnie wypełnia dokumenty związane z aresztowaniem młodego studenta za posiadanie narkotyków. Nie wie, że za 4 minuty padnie śmiertelny strzał. Daniels, mimo że skuty kajdankami, został ich tymczasowo pozbawiony, aby podpisać dokumenty. Przez poprzednie 28 minut prowadził spokojną rozmowę z oficerem. Nagranie z kamery pokazuje, jak w tym czasie kilkukrotnie niepostrzeżenie manipuluje bronią ukrytą przy kostce. O 19.40 po raz pierwszy wyraźnie widać chwyt pistoletu. Czy ma pan dzieci? Pyta nagle Daniels. Ile mają lat? Są młode czy stare? Ist doświadczony policjant i ojciec dwójki dzieci, odpowiada na pytania, nie podejrzewając, że są to jego ostatnie chwile. Daniels później zezna, że te pytania miały zdecydować o tym, czy pociągnie za spust. Chciał jednocześnie, by w ostatnich momentach oficer myślał o czymś przyjemnym. O 19:44 pada strzał. Daniels, używając broni, którą zdołał przemycić mimo dwóch dokładnych przeszukań, strzela do oficera ista z bliskiej odległości. Następnie chwyta kamerę noszoną przez oficera oraz worki z dowodami zawierające skonfiskowane narkotyki i ucieka z posterunku. Ale cofnijmy się o kilka godzin, aby zrozumieć, jak doszło do tej tragedii. Wszystko zaczęło się od rutynowej kontroli w akademiku Tolkington Hall na kampusie Texas Tech University. Współlokatorzy Danielsa zgłosili, że słyszeli wystrzał z jego pokoju. Na miejsce przybył oficer East wraz z funkcjonariuszem Tylerem Snelsonem. Kiedy oficerowie zapukali do drzwi, Daniel spróbował ich zmylić, przedstawiając się jako Andreas. Podczas przeszukania pokoju znaleźli dziurę po kuli, pigułki i akcesoria do zażywania narkotyków. Funkcjonariusz Nelson przeprowadził dokładne przeszukanie Danielsa, znajdując więcej tabletek w jego kieszeni, ale nie wykrył broni. Jak później wyjaśnił sam Daniels podczas procesu, pistolet początkowo był ukryty w pasie jego spodni. Moje spodnie zwiotczały. Podniósł mi spodnie i pistolet wyślizgnął mi się stali, zeznawał. Z każdym kolejnym przeszukaniem broń zsuwała się coraz niżej wzdłuż jego nogi. Wyglądało na to, że za każdym razem, gdy uderzają go ręce, ledwo go przegapił, mówił Daniels podczas procesu. Kluczowy moment nastąpił podczas transportu na posterunek. W radiowozie słychać było wyraźny łomot, gdy broń upadła na podłogę. Jeśli próbujesz coś porzucić lub się czegoś pozbyć, sprawdzę. Co to za wielki łomot? zapytał East. To były moje kajdanki odpowiedział Daniels. Mimo skutych rąk, zdołał podnieść broń i ukryć ją przy kostce. East, wprowadzając Danielsa do budynku, nie zauważył niczego podejrzanego w pojeździe. Podczas zatrzymania jego zachowanie było prowokacyjne. Drwił z funkcjonariuszy i nakłaniał ich do strzelania. Broń użyta do zabójstwa została później odnaleziona w strefie odwodnienia przy Marsha Sharp Freeway w pobliżu posterunku policji Texas Tech. W czasie pobytu w areszcie w hrabstwie Daniel Daniels, według dokumentów sądowych, chwalił się swoim czynem. Podczas wywiadu z detektywami twierdził, że rozmawiał przez telefon z matką podczas ucieczki po strzelaninie, co zostało zdementowane przez rejestry połączeń. Po strzale na posterunku policji Texas Tech rozpoczęła się intensywna obława. Kampus uniwersytecki został natychmiast zamknięty, a funkcjonariusze z różnych jednostek rozpoczęli poszukiwania uzbrojonego studenta, Daniels, który uciekł z miejsca zbrodni z kamerą noszoną przez oficera i dowodami. Stał się celem jednej z największych akcji poszukiwawczych w historii Lubok. Jak się później okazało, ta tragedia mogła zostać powstrzymana już kilkanaście godzin wcześniej. Około godziny pierwszej w nocy tego samego dnia, patrol policji w Lubok zatrzymał pojazd Danielsa. Powodem kontroli było zgłoszenie kradzieży broni, dokładnie tej samej, która później posłużyła do zabójstwa oficera Ista. Podczas rutynowej kontroli funkcjonariusz zadał kluczowe pytanie: czy masz w pojeździe broń? Daniels odpowiedział spokojnym głosem. Nie, proszę pana. Na pytanie o narkotyki również zaprzeczył. Kiedy oficerowie chcieli przeszukać jego samochód, Daniels odmówił mówiąc: Nie dlatego, że mam broń. Nie jest to konieczne, ponieważ jestem w drodze do domu nie 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 Szef policji w Lubok Greg Stevens, później wyjaśnił podczas konferencji prasowej, że funkcjonariusze nie mieli wystarczających podstaw prawnych do przeszukania pojazdu bez zgody właściciela. Próbowali nawet wezwać psa tropiącego narkotyki, ale żaden nie był wtedy dostępny. Nie było go w rezultacie Daniels został puszczony wolno, z bronią wciąż ukrytą w samochodzie. Po powrocie do akademika, Daniels przypadkowo wystrzelił z pistoletu w swoim pokoju. To właśnie ten incydent spowodował przybycie oficera ISTA. Podczas procesu Daniels zeznał, że w tym momencie jego głównym celem było pozbycie się broni, bez zwracania uwagi policji. Myślałem, że utknąłem, mówił. Myślałem, że to już koniec. Myślałem, że to okazja, aby wyjść popełnić samobójstwo. To ja wychodziłem w mgnieniu oka, w plusku, w ten sposób mogę wyjść bez robienia tego sobie. Po około 90 minutach od strzelaniny Daniels został zlokalizowany w rejonie dawnego miejskiego Koloseum w Labok. Jego zachowanie podczas aresztowania było szokujące. Śmiał się, prowokował funkcjonariuszy i zachęcał ich do użycia broni. Według raportów policyjnych krzyczał: No dalej, zastrzelcie mnie! To zachowanie znacząco kontrastowało z jego wcześniejszym, spokojnym zachowaniem na posterunku. Prokuratorzy z biura prokuratora okręgowego hrabstwa Lubok początkowo domagali się kary śmierci. Sprawa była jednak znacznie bardziej skomplikowana niż się początkowo wydawało. W trakcie śledztwa na jaw zaczęły wychodzić szczegóły dotyczące przeszłości Danielsa i okoliczności, które doprowadziły do tej tragedii. Holly Reed Daniels pochodził z zamożnej rodziny z Seguin w Teksasie. Jego rodzina była właścicielem znaczących nieruchomości, w tym historycznego teatru miejskiego. Dorastał w uprzywilejowanym środowisku, uczęszczając do prestiżowych szkół prywatnych. Jednak już w drugim roku liceum pojawiły się pierwsze problemy. Został aresztowany za posiadanie syntetycznej marihuany. Mimo skierowania na program sądowy dotyczący narkotyków, Daniels nigdy nie przestał używać substancji odurzających. Zimną kalkulacją oszukiwał system, używając soku żurawinowego do maskowania obecności narkotyków podczas testów moczu. W szkole średniej stał się znany jako dealer, początkowo pośrednicząc w transakcjach narkotykowych, a później prowadząc własny biznes. Przełomowym momentem w jego historii uzależnień było odkrycie Xanaxu. Sprawiło, że cały niepokój zniknął, zeznawał podczas procesu. Nazywałem to zimną pigułką. To było uosobienie zimnej pigułki. Według jego zeznań Xanax dawał mu odwagę do robienia rzeczy, których normalnie by nie zrobił. Od występów w szkolnym teatrze po drobne kradzieże. Kiedy wybierał uczelnie, Texas Tech University przyciągnęła jego uwagę właśnie ze względu na reputację szkoły imprezowej. Daniels wiedział, że będzie tam miał łatwy dostęp do Xanaxu. W dniu zabójstwa jego zapasy się kończyły, co doprowadziło do desperackiej decyzji o kradzieży broni przyjaciela. Początkowo planował użyć jej do napadu na dealera narkotyków. Proces rozpoczął się dopiero w lutym 2023 roku prawie 5,5 roku po zbrodni. Na pierwszej rozprawie Daniels zaskoczył wszystkich, przyznając się do winy. Przyznaję się do winy, ponieważ jestem odpowiedzialny, powiedział przed sędzią. Jednak ponieważ jego przyznanie się nie wynikało z układu z prokuraturą, nadal groziła mu kara śmierci. Obrona, kierowana przez doświadczonych prawników Chippa Louisa i Lauren Byrne, przedstawiła złożoną strategię. Argumentowali, że zbrodnia była wynikiem 30-godzinnego kryzysu zdrowia psychicznego spotęgowanego przez narkotyki i nierozwiązane problemy psychiczne. Na poparcie tej tezy powołano eksperta, doktora, Wilkie Wilkinsa, który potwierdził alarmująco wysokie stężenie ksanaksu w organizmie oskarżonego trzy dni po strzelaninie. Szczególnie poruszające było zeznanie Audrey Terzenbach, wolontariuszki więziennej, która opisywała pozytywne zmiany w zachowaniu Danielsa podczas pobytu w areszcie. Według jej relacji pomagał innym więźniom w zdobyciu gied, odpowiednik matury, i często łagodził konflikty między osadzonymi. Slack szczególnie podkreślał sposób, w jaki Daniels zadawał pytania o rodzinę oficera Ista tuż przed strzelaniem. To nie jest ktoś niespójny, argumentował. To było logiczne, nie było to wbrew twierdzeniom pozwanego irracjonalne. Po trzech dniach intensywnych deliberacji. Ława przysięgłych stanęła przed trudnym wyborem. Musieli odpowiedzieć na dwa kluczowe pytania: czy istnieje prawdopodobieństwo, że Daniels będzie stanowił zagrożenie w więzieniu, oraz czy istnieją okoliczności łagodzące, które powinny uchronić go przed karą śmierci? Ostatecznie, mimo uznania Danielsa za potencjalnie niebezpiecznego, ponad 10 z 12 przysięgłych zgodziło się, że istnieją okoliczności łagodzące. W rezultacie został skazany na dożywotnie więzienie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Wyrok wywołał mieszane reakcje. Rodzina oficera Ista przyjęła go z goryczą. Jego siostra, Juanita Cooper, w emocjonalnym wystąpieniu powiedziała do Danielsa Modlę się, aby sprawiedliwość pokazała wam to samo. Bez litości i niech zgnijecie w piekle. Śmierć 48-letniego oficera Ista była szczególnie tragiczna. Był w służbie zaledwie pięć miesięcy i planował przenieść się do jednostki w El Paso po zakończeniu szkolenia. Osierocił dwoje dzieci. Jego ostatnie chwile zostały zarejestrowane na kamerze noszonej na mundurze, a nagranie stało się kluczowym dowodem w sprawie.